Tematem przewodnim polskiego pawilonu jest Polska inspirowana naturą, również Dolny Śląsk inspirowany naturą. Mówimy o wodzie w jej różnych stanach skupienia, o tym, jak bardzo jest ważna i potrzebna, szczególnie teraz, kiedy problemy globalnego ocieplenia są tak ważne i przez wszystkich analizowane. Chcemy tutaj pokazać, z czego słynie region. Jest tutaj ceramika bolesławiecka, są elementy miedzi, są elementy związane z kryształem, ale nie tylko. Pokazujemy ekologię, pokazujemy najważniejszą część, jej wodę. Przy użyciu tableta możemy narysować dowolny kształt, który następnie zostanie wyświetlony przez naszą drukarkę. Nice. Także Hydropolis, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie, przyjechało do Dubaju z drukarką wodną. Ona powstała z tego względu, że w samym Hydropolis we Wrocławiu znajduje się niemal identyczna, ale różni ją przede wszystkim to, że ma ponad 46,5 metra długość. Jest to najdłuższa tego typu konstrukcja w całej Europie i drugie miejsce na całym świecie. Możliwości, które daje wirtualna rzeczywistość, są nieograniczone i dzięki nim jesteśmy w stanie w Dubaju pokazać, dzięki maszynie HoloLens, piękne dolnośląskie obiekty, które są w stanie zachwycić każdego. Można na warsztatach z ceramiki swoją własną ceramikę sobie stworzyć i ozdobić według tych wzorków, z których Bolesławiec słynie. Mam nadzieję, że każdy, kto odwiedzi polski pawilon i stoisko Dolnego Śląska, wyjdzie od nas z chęcią taką, żeby się wybrać do Polski i żeby zobaczyć więcej, bo mamy się czym chwalić, mamy co pokazać. It's fun and I like doing the new talk.